Cześć, cześć, kids. Dzisiaj mi się chyba nie uda zamknąć w 10 minutach, ale dobrze. Jest sobie taki software jak Blender 3.0, software F-Spy, tak? Nie uda się. Dobrze, zrobiłem sobie zdjęcie. Gdzie ono jest? O, chyba tutaj. O, a tu jest mój pokój, tak? Wrzućmy ten pokój naszego software'u, tak? Nic nie zmieniam, żadnych ustawień specjalnie, także mamy kilka osi. Dobrze, ustawię ją gdzieś na próg pokoju. Ok, dobrze, żeby ten czerwony i ten czerwony były z dala od siebie, z tego co zauważyłem, tak żeby złapać tą perspektywę. Generalnie chodzi o to, żeby w Blenderze złapać kamerę po prostu, nie? Nic więcej, tak? Także nie wiem, gdzieś tu się ten pokój zaczyna, gdzieś może gdzieś tu kończy. O, na razie nic się nie pojawia, bo nam uciekł. O, pojawił się wskaźnik, tak? Czyli możemy złapać ten wskaźnik. No i mniej więcej zobaczyć, czy on dobrze pokazuje. No dobra, no nie będę więcej zawracał głowy. Zobaczmy sobie ziemię, ewentualnie jakby mogła wyglądać. No dobrze, starczy, żeby nie było za długo, za długo. Save as, tak, zapiszemy sobie ten projekt. Gdzieś tam na desktop, nie wiem jak go nazwać, tam QWERTY. Save. Dobrze, tą aplikację jest za darmo, tylko musisz sobie doinstalować dodatek w Blenderze. O, trzeba odpalić Blendera, tak? Blender, tak. Go, 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 go. Dobrze, mamy Blendera 3.0, system Windows. Kasujemy w sumie wszystko, tak? A może screencast? Gdzie on jest? Okej, okay, tutaj jest. O, items się przyda też. No dobra. B. Kasujemy, zaznaczamy. Kasujemy wszystko w sumie. X. Delete. No i co teraz? No, musisz mieć ten dodatek zainstalowany w Preference. Addons, gdzie to jest? Addons. Jak on się nazywał? F. O. On jest na tej stronie do pobrania, także to nie ma problemu. Tak samo jak ten program. Quixel Bridge, tak? Nie wiem, to chyba Adobe robi. Znaczy, był już o tym tutorial, także nie będę się powtarzał. Także File, Import, FL. I tu się wtedy pojawi, jak sobie ten dodatek zainstalujesz. I gdzie ja mam ten plik? QWERTY się nazywał, tak? Czy QWERTY? No, okej. Okay. No, coś tam mamy, okej. Okay. W sumie to jeszcze nic nie mamy, ale kamera patrzy nieźle. Dobrze, to co kamera widzi, tak? Jak z o, myszką sobie się pobawimy, o, tym przyciskiem. O, to kamera jakoś tam patrzy. Zaznaczmy ją. Weźmy w ustawienia kamery. Tak, to chyba tu jest. Background. Image. No, mój kolega zawsze mi poprawia, dobra. Okej, okay. Zero na klawiaturze numerycznej. Opacity, dobrze. Niech tak tylko delikatnie świeci ta kamera. Dobrze, zróbmy sobie. Dobrze, nawet jakbym to przestawił, tak? Gdzieś ta kamera patrzy, ale tak naprawdę nie ma obrazka, tak? To jest tylko. Shift A. Gdzie to było? Image as plane, tak? To sam
To też musisz odblokować, nie musisz nic instalować, tylko po... Kurczę, ktoś mi dzwoni. Tylko zainstalować. I desktop, tak? To było ten obrazek, gdzie on jest. A, no tutaj chyba, nie? Nie, bo inaczej. No, chyba tutaj, no. No dobrze, tylko mały problem, tak? Jak zmienimy lokalizację kamery, to nic się nie zmienia, tak? Ok, Ctrl Z, cofniemy się. To co ja wymyśliłem, tak? To Shift. Ok, zaznaczmy ten obiekt. Constraints. Add constraints. I tutaj mamy copy rotation, tak? Dobrze, zaznaczmy ten obiekt. Okej, może pipetą, taką próbką. Okej. Teraz jakbyśmy Alt Ctrl 0. Okej, kamera patrzy w miarę dobrze, tak? A! Ten nasz plan jest trochę za mały, tak? Czyli przeskalować. A, i ten background potem wyrzucimy. O, tam dobrze, nie będziemy perfekcyjni w każdym razie. No, powiedzmy, że tak jest ok. Gdzie jest ta kamera nasza, tak? No, możemy ją gdzieś tu zaznaczyć, tak? Kamera, constraints, kamera. Dobrze, przejdźmy do tej naszej kamerki. I wyłączmy nasz background image. Okej, nic nie nadaje. Zero. Zero. Okej, poprawmy trochę. Dobrze. Nieważne teraz, tak? F12. Czarno się dzieje. Czarno. Czemu jest czarno? Przejdźmy do naszego świata. Word, może Word. Nie kolor, tylko damy jakieś, powiedzmy, teksturę środowiska, tak? Będzie łatwiej. Kurczę, szybko, 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 open, tak? Damy to samo zdjęcie, tak? Desktop. O, to samo zdjęcie. O, może render view włączymy. Ciemno, nie? No, już trochę lepiej, tak? A, może przejdźmy do ustawień. Tylko gdzie one były? Film, chyba. Film. Okej, transparencja. Okej. Czyli F12 teraz zobaczymy, jak to widać. O, to jest mój pokój, moja córka. Tyle, tak? Nie będziemy budować żadnych modeli, tak? Także szybko, szybko, szybko. Cycles. Aha. Jesteśmy w Eevee. Eevee, tak? Gdzie to jest? Okay. Eevee, Render Engine Eevee. Cycles kosztuje trochę więcej. Tym bardziej, że jesteśmy... Okej, okay, w render view, no, słychać chyba mój komputer. Nie, na razie jeszcze nie. Eevee, przejdźmy do Eevee. Miało być 10 minut, będzie dłużej. Dobrze, tu jest też software darmowy w sumie, chyba Adobe to robi. Quixel Bridge, dobrze, wpiszmy tam, nie wiem, flower, jak to się pisze? Flower. Kwiatek, tak? Sorry, nic nie znalazł. Flower? Ja nie pamiętam, jak się to pisze. Ciekawe, czy po polsku zwie kwiat. Nie, chyba sorry, coś nie pasuje. Flower zawsze pisywałem. No dobra, flower. Myślałem, że przez a.
No i dobrze, i no właśnie złapaliśmy tą kamerę, tak? Może ten boks. Wydaje mi się, że się pasuje. Okej. Tu trzeba się trochę pobawić, nie? To jest inna sprawa. Ale no. O, no weźmy sobie tam. A, no właśnie. Tą doniczkę. No może jeszcze nie teraz, tak? Bo na razie mamy tylko. Gdzie jest ten blender? Już mamy plane. Okej, zero. Nie mamy żadnego światła jeszcze. No. Z cieniami nie będziemy się bawić, bo nie mamy tak naprawdę modelu, tak? Mamy tylko zwykły obrazek. No dobrze, jak już mamy tego, no niech będzie ten, no nie wiem, coś znajdę. No. Blender nasłuchuje na pewnym porcie. Już nie pamiętam numeru portu, ale no niech to. Nie, kolekcji nie chcę obrazków, jeszcze nie, ale prosty obiekt, tak? Okej. Tu już był tu jakiś tutorialek nagrany, także zapiszemy, download. Nie, ten mi się bardziej podoba w sumie. No bo tak, ten jest ładniejszy. Download. O, 2K resolution, dobrze. A tu już był nagrywany tutorialek, także można sobie zobaczyć. Export. Ding, 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 exporting. Poszło, tak? Czyli Blender otrzymał ten obiekt S. Scale. A, teraz chodzi o to, że mamy tą kamerę. Kurczę, nie tak. Kamerę ustawioną, tak? I mógłbym ten obiekt gdzieś tu ustawić, ale może wolałbym na parapecie, tak? Krap. Ale tylko bazujemy na jednym obrazku, tak? No niech będzie, nie wiem, jaki duży. Taki. Krap. Scrollujemy myszką. Krap. Może rotacja. Z. O, tak będzie ładniej, tak? Tata kupił nowy kubeczek. Żeby tak powiedzieć. No, no i to wszystko w sumie. Kończymy. F12. Jak zrobi to Eevee. Render Engine Eevee. W sumie nie najgorzej. Lepiej sobie daje w takich rzeczach Cycles. Przejdźmy tutaj. Cycles. Ok, zobaczymy, jak sobie da radę. Dobra, przerwę to, przerwę, dobra. Przejdźmy. Jak ci Cycles. No, słychać komputery. Nie, no może to najlepiej nie wyszło, no ale. Na razie niech tak zostanie, tak? Nie, przejdźmy do Eevee. Może najpierw do Eevee, tak? Okej, może ten garnek jest za duży. Zresztą jakiś taki dziwny jest to, ale dobra, tak wybrałem. Okej. Trochę za duży. Dobrze, może jakieś krzesło jeszcze dodamy, tak? Flowers, jak się pisze krzesło? Chair, tak? Jakoś tak chyba. O, tylko które wybrać? Który by pasowało? No nie wiem, niech będzie to, nie? Okej, download. Export. No poszło. Tak, gdzie mamy te krzesło? A tutaj S. Scale. Trochę za duże, tak? Krab. Także mamy tu jakąś perspektywę złapaną. A, w sumie niech tak zostanie. Światło by nam się przydało jakieś jeszcze. A może nie, może w sumie na razie wystarczy.
Eevee jak z F12. Renderujemy naszą scenę. No i o, trochę kulawe to krzesło. Dobrze, ale bazujemy tylko na jednym obrazku, tak? Dobrze, ale no, gdybyśmy przeszli w render. Następnie shading i ok, 0 numer, tak żeby kamera widziała jeszcze raz render view albo shading view. Nie, lepszy będzie render view. No, tu mamy ten materiał, który nam wyeksportował ten program. No, tak wygląda, ale ja bym zrobił więcej transparencji. Nie, transmisji. No tak, w Eevee nic nie widać. Dobrze, przechodzimy w Cycles. Zaraz mój komputer się odpali i będzie buuuu. Ta okienka Eevee, przechodzimy w Cycles. Dobrze. Dobrze, stop. Okej, przejdźmy do tego, może do tego widoku. Okej, no i F12, no i zobaczymy, jak wygląda ta nasza modyfikacja. Kurczę, miało być 10 minut. Mamy jakiś dzbanek, mamy te krzesło. Tak, może nie do końca wygląda naturalnie, ale no dobrze, ale chyba trochę w tapcza to wdeptałem na chwilę. Zresztą postawię, poczekaj, dzięki. Przejdźmy do layout naszego. Dobrze, już nic mi nie wyj. Może po prostu, o, może tu? Tak, R jak rotacja. Krzesełko R. Nie wiem, czy tak może stać. Materiału nie będę zmieniał. Zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno cieni nie będzie, światła nie będzie, no bo bazujemy tylko na jednym obrazku. No ale w sumie chyba okej. A może pomniejsze. W miarę naturalnie, bez żadnych zmian specjalnych. O, trochę światło, dobre. No dobra, miało być tam ileś minut, nie? Trochę za gorące jest to krzesło, za mocno. Może faktycznie, gdybym ten. Jak jestem w Cycles, tak? Cycles. Może jakbym dodał tej emisji. Spróbujemy, ok. F12. Layouts. Pewnie będzie ładnie, chyba mi się wydaje. Jak na jeden obrazek i na jedną doniczkę, tak no. Chyba nie najgorzej. Dobra, kończę, bo mi się komputer spali, a poza tym za długo, tak? Kontrol, jak to się kończy. Chyba tak.